Magazyn Lotto Superligi, witajcie bardzo serdecznie. Tutaj w tym magazynie prześwietlamy dziennikarskim rentgenem Superligę tenisa stołowego, a dzisiaj w wiosennej aurze, bo widać ten nastrój i widać ten błysk w bokach u Natalii Bąk. I u Marcina Cisowskiego oczywiście też. Na początek muszę zapytać Cię, bo taki piękny wstęp, że wiosenna aura, to jak spędziłeś ten fantastyczny, ciepły, gorący kwietniowy weekend? Byłem tak zaskoczony tym, że jest ciepło, że oczywiście spacerowo, parkowo, no i oczywiście, no nie ukrywam, że także, jeśli potraktujemy piątkowy wieczór jako start weekendu, z Superligą, bo były mecze, działo się. Tak, działo się. Ja jeszcze tak kilka słów a propos tego słonecznego weekendu, to zastanawiałam się, będąc na działce, jakby tu stoły przemycić, tak żeby wiatr ewentualnie nie przeszkadzał. No i kiedy działka zalesiona, to wiadomo, jest trochę łatwiej, ale kiedy nie, no to trzeba sobie radzić w jakichś tam namiotach. Ale dobra informacja też dla Was, dla wszystkich kibiców jest taka, że niebawem wiele pikników wiosennych, wakacyjnych, letnich pikników z tenisem stołowym w całej Polsce. Sporo tych wydarzeń będzie się odbywało, będzie można zaczerpnąć świeżego powietrza i pięknego słońca, ale też pograć w tenisa stołowego, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Tam na pewno wszystkie informacje wkrótce na ten temat się pojawią. Powoli. W takim razie to najwyższy czas, aby powiedzieć Wam, co przed nami, bo to będzie, myślę, ultra ciekawy, też ultra ważny moment jest w sezonie, bo przecież zbliża się faza play-off, właściwie już za chwilę te spotkania ćwierćfinałowe, więc na pewno to weźmiemy dziś na tapet. Na tapet oczywiście historyczny finał Pucharu Europy z udziałem dwóch polskich drużyn, więc szanse, o szansach porozmawiamy, też o tej krótkiej drodze, tę krótką drogę przypomnimy oczywiście naszych polskich drużyn, Degor Glas Działdowo i Dartą Bogoria Grodzisk Mazowiecki. No i oczywiście gość programu, pewnie dla tych, którzy śledzą nasze społecznościówki, to wiecie, kto będzie tym gościem. Ja na razie oficjalnie nie będę tego mówiła. Gość na razie czeka na nas w takiej przyjemnej poczekalni, więc to dzisiaj, to przed nami. Co jeszcze? No właśnie, co jeszcze? Opowiemy także o rozstrzygnięciu w Lidze Mistrzów i będzie także tajemniczo, bo zajrzymy też do Francji. Dlaczego? To w dalszej części programu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ podczas ostatniego magazynu, czy ostatniego odcinka, tak bardzo ochoczo braliście udział w komentarzach na temat tego, kto tam na zdjęciu takim bardzo historycznym się pojawił, to dziś mamy dla Was konkurs i kolejna zagadka. Do wygrania będzie nagroda, będzie wyjątkowa koszulka, a jaka, to za chwilę się przekonacie. Oto zdjęcie, bardzo historyczne. Zadanie polega na tym, aby odgadnąć i wpisać oczywiście w komentarzu tutaj pod naszym odcinkiem, kto jest na tym zdjęciu i jaki to zawodnik. Nie wiem, Marcin, czy ty masz jakiś pomysł? Oczywiście nie mów. Mam pierwsze jakieś przemyślenia, ale nie chcę podpowiadać, a koszulka klubu Suchedniowa, więc palce lizać, myślę, że sporo będzie zgłoszeń. Czuję, że będziemy dzisiaj mieli rekord komentarzy, przypominamy oczywiście na Facebooku, na YouTubie, no strzelajcie. Tak, strzelajcie, zanim jeszcze rozpoczniemy pierwsze podsumowanie, to dajcie znać w komentarzach, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, no i zachęcamy już w tym momencie do tego, abyście zadawali nam pytania, za chwilę pojawi się gość, więc śmiało zadawajcie też pytania na temat tego, co Was interesuje, na temat tego, co chcielibyście dowiedzieć się, czego chcielibyście dowiedzieć się przed fazą play-off, no i w ogóle na temat tego, jak spędziliście swój weekend, dzielcie się z nami w komentarzu tym wszystkim. Teraz czas na pierwsze podsumowanie weekendu. Nie może być inaczej. No Marcin, musimy zacząć od finału Pucharu Europy, który przed nami, bo przecież w nim dwie polskie drużyny, Dartą Bogoria Grodzisk Mazowiecki i Degor Glas Działdowo. Już niebawem, już za chwileczkę trzeba powiedzieć, bo 25 i 27, tak, mecz rewanżowy, także to już za moment. No jedna drużyna zna już smak tego mistrzostwa, tego pucharu właściwie na arenie europejskiej, tak? To był 2018 rok, Degor Glas Działdowo. Jeżeli chodzi o poprzedni sezon, to te dwie drużyny przecież mierzyły się ze sobą, ale w półfinale.
I tam statystyki pokazywały, że no, gładko de Korglas bardzo szybko awansował do tego finału. No i cieszę się, że przytaczasz tę statystykę, bo ci z Państwa, którzy lubią statystyki, chętnie będą teraz poczęstowani tym, że z kolei w lidze, to jest bardzo ciekawy aspekt, że akurat Dartą Bogoria Grodzisz Mazowiecki ma jakiś sposób tajemny na de Korglas, dlatego drodzy Państwo, że mamy tutaj wynik 5-1, jeśli chodzi o tak mniej więcej ostatnie 2 lata. Ile to spotkań było w sumie? 6 spotkań, można powiedzieć, sprawdzałem od 11 marca 2022 roku i właśnie od tego momentu 5-1 dla Dartą Bogorii Grodzisz Mazowiecki, to jedno zwycięstwo, to był 14 października 2022 roku, wtedy de Korglas Działdowo wygrał z Dartą Bogorią Grodzisz Mazowiecki 3-2. No zobacz, a w tamtym sezonie grali w półfinale, 2 razy 3-0 wygrał de Korglas, no i wielka szkoda, że w finale się nie udało i ponownie było to miejsce drugie, no ale w tym roku chyba wszyscy kibice zacierają rączki, zresztą my też, no chyba nie możemy się doczekać, no i puchar będzie w Polsce. Wiemy to na 100% i to jest najlepsze, że wiemy na 100%, że Polacy wygrają. To teraz kilka słów na temat tego półfinałowego starcia, czyli meczu i rewanżu Dartomu Bogorii Grodzisz Mazowiecki, bo de Korglas Działdowo już wcześniej, dużo wcześniej, kilka tygodni wcześniej zapewnił sobie awans do tego wielkiego finału, natomiast jeżeli chodzi o Dartą Bogorię Grodzisz Mazowiecki, no to mierzył się z zespołem Pontoise Cergy, z którym to wcześniej w ćwierćfinale nie udało się wygrać ekipie z Suchedniowa. No i tak po tym ćwierćfinałowym spotkaniu z Suchedniowem Francja zapowiadała głośno, że do Polski na ten półfinał do Grodziska Mazowieckiego, czyli ponownie do Polski, że Pontoise Cergy przyjedzie w jeszcze słabszym składzie, no i zastanawialiśmy się, kto przyjedzie, jaki to będzie skład. No wiemy, że z Suchedniowem nie grał na przykład Marcos Freitas, który przygotowuje się też do igrzysk, przygotowywał się do drużynowych mistrzostw świata. Tam też względy pewnie finansowe, no bo Pontoise Cergy też odpadło z fazy grupowej Ligi Mistrzów, spadło do walki o Puchar Europy. No i rzeczywiście do Grodziska Mazowieckiego przyjechał skład słabszy. Ja miałam okazję komentować też to spotkanie. Trwało godzinę, więc chyba to mówi za siebie. Rzeczywiście no nie było jak przegrać. Nie wiem, czy ty śledziłeś to, co tam się działo, czy czytałeś wyniki, śledziłeś, ale no nie było jak przegrać. Akurat byłem w trasie, ale nie ukrywam, że wiedząc o tym, że pierwsze spotkanie Dartom wyjazdowo wygrał dość łatwo, to nie ukrywam, że wiedząc, co się święci, czułem, że to będzie krótkie spotkanie, ale to, co teraz podkreślasz, sprawę dotyczącą składu, jeszcze bardziej przyklepało całą rzecz i dość łatwy awans, bo wydawałoby się, że na etapie półfinałów, no to będzie dosyć zacięte mecze, a tutaj mamy taką sytuację, że dość łatwy, ekonomiczny sposób Dartą Bogoria awansuje do wielkiego finału. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, powiedziałeś do wielkiego finału, a to spotkanie półfinałowe rozgrywane było w Wielki Piątek. No ja pojawiłam się tak mniej więcej 2 godziny przed tym meczem w hali w Grodzisku, no i tak rozmawiałam z panią Edytą, z kierowniczką biura tego klubu, no i tak rozmawiamy, Wielki Piątek, co to za termin na mecz, jeszcze Puchar Europy, półfinał, rewanż, przecież tu pewnie nikt nie przyjdzie, przecież wszyscy już pewnie domy sprzątają i babki gotują, pieką na święta wielkanocne, a tu całe trybuny zostały wypełnione kibicami, więc bardzo fajnie, no i też tutaj ukłon w stronę kibiców zrobili zawodnicy Bogorii, ponieważ wygrali 3-0, więc kibice mogli bardzo szybko i swobodnie pójść do domu i przygotowywać się do świąt. A ja już widzę, że mamy pierwsze zgłoszenia. Krzysztof Stamirowski obstawia Samuela Kulczyckiego. Krzysztof Stamirowski, a dalej? Karolina Kukawska mówi, że to Robert Floras. O! I mamy jeszcze jeden głos, Dariusz. Muszę podejść bliżej. Winikajtys na zdjęciu jest Samuel Kulczycki oczywiście. No ciekawe, na razie nie zdradzamy Wam, która odpowiedź i czy w ogóle tutaj jest dobra odpowiedź, to za chwilę. Wracając jeszcze, dziękujemy za komentarze, czekamy na więcej. Wracając do tematu rewanżowego spotkania półfinałowego w Grodzisku Mazowieckim, to bardzo fajnie, że ekipa z Suchedniowa pojawiła się na tym meczu. Zresztą to już nie pierwszy raz, bo pamiętam, że chyba na spotkaniu grupowym z TTC Neu-Ulm też ekipa z Suchedniowa na czele z prezesem Maciejem Glierem pojawiła się w Grodzisku Mazowieckim. Bardzo fajnie, ja sobie osobiście bym życzyła częściej takich miłych akcentów i spotkań, bo przecież promujemy nasz tenis stołowy wspólnie, więc to tak na marginesie, ale
ale było miło, miłe spotkanie. No właśnie, warto grać w jednej lidze, że tak powiem, jedni podglądają drugich i jedni drugim kibicują. Tak, i nawet była jakaś tam nagroda od klubu dla kibiców Grodziska Mazowieckiego. No dobrze, chyba zakończyliśmy powoli ten wątek, to czas na gościa programu. To lubimy płynnie przechodzić po wątkach. Natalia przed chwilą powiedziała o właścicielu i prezesie klubu Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów, więc mogę już teraz zdradzić, że właśnie prezes i właściciel wspomnianego klubu jest naszym gościem. Witamy serdecznie, panie prezesie, w naszym magazynie. Witam serdecznie, dobry wieczór państwu. Dzień dobry wszystkim. Ja mam na początek takie pytanie, bo tu zaczęliśmy od tego, że taka piękna pogoda była i ja widziałam, że w mediach społecznościowych dzieliłeś się też pięknymi obrazkami z pięknych zielonych lasów w twych okolicach. Gdzie to tak pięknie? Nie mogę tylko słuchania właśnie to wszystkim fajne trasy rowerowe, często wspólnie właśnie z kolegami tu i z zarządu i przyjaciółmi. Z rodziną, jeździmy rowerkami po lasach, naprawdę są fajne tereny, jest gdzie odpocząć. No, troszeczkę żeśmy się zmęczyli, bo początek sezonu, no, myślę, że następne razy będą już przyjemniejsze. A kiedy jest sezon, to grzyby są? No jasne, że są grzyby. Grzyby, zresztą jestem fanem zbierania grzybów, często właśnie też i grzyby, i ryby. Więc tutaj z przyrodą, że tak powiem, jesteśmy na co dzień. Tu przypominam sobie, jak grał u nas w drużynie Georgios i jemu się bardzo, bardzo podobało właśnie to, że jeździmy gdzieś tutaj u nas, jest takie źródło, które ono się nazywa Burzący Stok i to jest takie bardzo atrakcyjne dla mieszkańców i tam jeździliśmy pić tą wodę, no fajne takie, fajne rzeczy, fajnie się to wspomina. Nie wychodźmy zatem z tego klimatu suchedniowa, jeśli pan prezes pozwoli, cały czas bądźmy lokalnie, bo tak się składa akurat, że oprócz tego, że jestem komentatorem tenisa stołowego, to też badmintona. Dlaczego o tym mówię? Panie prezesie, w tak małym ośrodku jak Suchedniów mamy dwa kluby, jeden oczywiście Superliga tenisa stołowego, a drugi Pulslift Nike Suchedniów, który gra w Ekstralidze Badmintona. No, czy nie rozpiera pana prezesa duma, że tak mały ośrodek, a jednak... A tyle rakietek! Rakietkowe miasto, więc jak to jest? To znaczy, że my mocno się wspieramy z UKS Nike, bo wspólnie, można powiedzieć, że wspólnie prowadzimy te kluby, bo prezes Piotr Ziółkowski prowadzi tutaj na miejscu hotel, który nas wspiera, no my wspieramy jego i że tak powiem delikatnie moja firma również tam pomaga i włącza się w jakiś tam sponsoring. No i rzeczywiście takie małe społeczeństwo, ten Suchedniów, no przecież w tej chwili to nawet nie wiem, czy tu 10 tysięcy ludzi mieszka, a rzeczywiście stoi sportem, bo no nawet patrząc wstecz, to przecież drużyna badmintonowa jeszcze przy Miejskim Klubie Sportowym jakiś czas temu była również w najwyższej klasie rozgrywkowej. No i nieskromnie powiem, że wtedy to ja byłem prezesem tego klubu badmintonowego i mnie się udało wprowadzić badmintonistów na najwyższy szczyt polskiej ligi. Ale wracając do tego, co tu i teraz, to rzeczywiście jest fajnie, bo nazwa Suchedniów, nazwa Orlicz, no myślę, że w tej chwili kojarzy się wyłącznie właśnie tak ze sportem, z takim z fajną atmosferą i oby tak dalej. No jest, czasami jest ciężko, ale to jak wszędzie, nie narzekam, trudno, idziemy do przodu. Tak, lekko nie jest, tym bardziej, że jesteśmy tymi rakietkami. Właśnie, ja tu bym chciała, skoro już wywołałeś trochę ten temat, tego wilka z lasu, to przypominam sobie ten nasz mecz, mecz ćwierćfinałowy w Pucharze Europy, kiedy byliśmy u Was w Suchedniowie, tam byliśmy wszyscy pod wielkim wrażeniem, że udało Wam się sprowadzić do hali, na trybuny tylu kibiców, podejrzewam, że kosztowało Was wszystkich to wiele wysiłku, natomiast
za każdym razem tak nie jest. Ja nawet oglądając często wszystkie mecze Lotto Superligi, no cały czas zastanawiam się i pewnie nie ja, pewnie ty też. No co zrobić, jaki sposób na to mieć, żeby tych kibiców na te trybuny przyciągnąć? Co ty o tym myślisz, jaki ty masz na to sposób, pomysły, plany? Co robić? Co robić? Znaczy się tak, to, że jesteśmy małym ośrodkiem, to ma swoje atuty, swoje wady. Bo tak, my możemy zaproponować tutaj lokalnie tenis stołowy na najwyższym poziomie, gdzie rzeczywiście w pobliżu tego nigdzie nie ma. I najwyższa klasa rozgrywkowa, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest UKS Nike. Natomiast ci kibice, którzy są, przynajmniej ci nowi, którzy jeszcze no, w cudzysłowie uczą się kibicowania tenisa, bo przecież to jest specyficzny rodzaj kibicowania, oni tak jakby mieli taki wybór, że aha, mamy tylko to. Ja tutaj, jaka jest z kolei wada? No wada jest taka, że mało mamy społeczeństwa, z którego możemy, że tak powiem, brzydko skorzystać na trybunach jako kibice, żeby kibicowali naszemu klubowi. Czy mam jakiś złoty środek na to? Nie, to jest przede wszystkim, proszę Państwa, sprawa wielu ludzi, którzy są zaangażowani, nie zaangażowani w jakiś sposób, nie wiem, finansowy czy jeszcze jakiś inny, tylko my wszyscy robimy to z pasji. Nie ma tutaj żadnej osoby, która by pobierała pieniążki za to, co robi. Począwszy ode mnie, skończywszy na chłopakach, którzy pomagają nam zwijać salę po meczu. I myślę, że tu jest też taki klucz, że pokazujemy kibicom, że jesteśmy z tym klubem nie tylko wtedy, gdy nie pokazujemy się tylko wtedy, gdzie jest dobrze i kiedy jest dobrze, tylko jesteśmy zawsze. Czasami się wkurzamy, bo wracamy po nocach, ale rano wstajemy uśmiechnięci i zadowoleni i dalej dobrze. No właśnie, łatwo nie jest. Myślę, że wszyscy się zastanawiamy, co robić, żeby lepiej było. Ale teraz może o tych plusach, bo my tutaj od początku zapowiadamy i zachwalamy ten fantastyczny finał Pucharu Europy z udziałem dwóch polskich drużyn. No to ponownie wybierzecie się, rozumiem, z ekipą, może nawet jakichś kibiców uda się zabrać z Suchedniowa. Do Grodziska bliżej, o Działdowo pewnie nie pytam, bo to dłuższa droga, ale do Grodziska wpadniecie? To znaczy tak, nie wiem, czy wpadniemy do Grodziska, bo tak naprawdę to powiem szczerze, że nie wiem, gdzie jest pierwszy mecz w Grodzisku, nie pamiętam, czy w Grodzisku, to my podpowiadamy. Boże, czy w Działdowie, w Grodzisku, no więc będzie trudno, bo terminy ćwierćfinałów no tutaj są takie dość bliskie, jednak z racji na odległość podejrzewam, że ja osobiście na pewno będę na pewno namawiał kolegów, bo to wycieczka jest no, dość niedaleka, bo mamy 120 km do Grodziska i na pewno w Grodzisku będziemy kibicować innej drugiej drużynie, no tak jak powiedziałaś wcześniej, to my gramy, czyli my tenisiści, bo ja nie rozumiem, znaczy ja rozumiem tak, że jak występujemy w najwyższej klasie europejskiej w Lidze Mistrzów czy w Lidze Europy, no to nieważne, nie ma tutaj animozji klubowych między klubami, nie ma tu nic, tylko po prostu kibicujemy polskim klubom i nieważne, czy ktoś jest, nie wiem, z Bytomia, Jarosławia, Grodziska czy Działdowa. No tak, jesteśmy może przy takich pytaniach, gdzie pan prezes wraz z kibicami będzie, to może trzeba teraz zadać pytanie, czy też będą kibicowali podczas finału Ligi Mistrzów Tarnobrzegu, czy się wybieracie może do Tarnobrzega, dlatego że jak wiemy, będzie dwumecz właśnie także. To znaczy się, nie byliśmy nigdy i tutaj biję się w piersi, bo obiecuję poprawę, nigdy nie byłem na meczu w Tarnobrzegu i nic tu więcej nie wymyślę, ale obiecuję, że tu kolegów mocno namówię, żebyśmy zawitali do Tarnobrzega i poznali się tam, poznali jak ten tenis na... Może nie poznali, zobaczyli jak tenis stołowy w wykonaniu dziewcząt wygląda właśnie na najwyższym poziomie.
To ja może mogę tylko podpowiedzieć, 23 kwietnia to jest spotkanie we Francji, ale 26 właśnie w Tarnobrzegu, spotkanie rewanżowe. Tak, to w ogóle jest taki czas dla wszystkich kibiców, wspaniały czas przed nami, bo przecież 19-21 kwietnia, czyli zaraz ćwierćfinały Lotto Superligi, 25 to jest pierwszy mecz tego finału Pucharu Europy w Grodzisku Mazowieckim, 26 to jest rewanżowe spotkanie finałowe, czyli ostatnie finał Ligi Mistrzyń oczywiście w Tarnobrzegu, i dzień później, 27, rewanż finału Pucharu Europy w Działdowie, także szykuje nam się wielkie granie. Kończymy powoli te wątki europejskie, wątki pucharowe, natomiast zanim przejdziemy do tego, co wydarzyło się, Maćku, w ostatniej kolejce, to chcielibyśmy, kibice by chcieli zobaczyć, o co walczą w dzisiejszym konkursie, bo wiemy, że przygotowaliście dla nich bardzo fajny gadżet, bardzo fajną nagrodę, więc to jest ten moment, że możemy pokazać tę fantastyczną koszulkę. No, jest mi miło, że mogę przekazać kibicom taką koszulkę meczową, no, dodam oryginalną naszego sponsora technicznego firmy Homa, więc no, bardzo mi miło, że ktoś z Was ją bądź założy, bądź gdzieś zawiesi, ale najlepiej założyć i grać. A jak trzeba pewnie, będzie gdzieś tak zawiesić, to zadzwońcie, to przekażemy jeszcze. Dobrze, okej. Okay. No super, w takim razie czas na kolejny moment naszego programu i kolejne podsumowanie weekendu. Za nami ta faza zasadnicza, faza grupowa Lotto Superligi. Może za chwilkę zobaczymy zestaw par, zobaczymy także wyniki, bo kolejka właściwie toczyła się głównie w piątek, dzień wcześniej, czyli 4 kwietnia akurat spotkanie w Suchedniowie. No i tak sobie myślę, że chyba zaczniemy sobie, Marcinie, właśnie od tego spotkania, czyli Global Pharma Orlicz Suchedniów, ZKS Palmiarnia Zielona Góra. No i tutaj za chwilę prezes Maciej będzie nam opowiadał, bo tak patrząc na papier, no to mega wyrównany był ten mecz. No i też taki polski skład po raz kolejny nam zafundowaliście. Taki był plan, rozumiem. To znaczy mecz, no jesteśmy teraz bez naszego lidera, bez Dżangu Parka, więc nam jest troszkę trudniej, ale tutaj wcale nie mogę powiedzieć, że chłopaki nie stanęli na wysokości zadania. Drużyna z Zielonej Góry tak naprawdę nie miała nic do stracenia. Wyszła naprawdę zmotywowana, mimo to, że brakowało Mateusza Zaleckiego. To naprawdę było ciężko i tutaj tak doświadczonym zawodnikom, jakim jest Daniel Bong, no naprawdę myśmy tutaj bardzo chcieli wygrać za 3 punkty, ale no tu czapki z głów dla chłopaków z Zielonej Góry, bo tak jak mówię, no było naprawdę bardzo ciężko. No właśnie, akurat prezes wspomniał o tym spotkaniu przed chwilą, o Danielu Bąku. Przypomnijmy kibicom, że właśnie w tym spotkaniu doszło do historycznej sprawy, bo Patryk Bielecki, który do tej pory był jedynym zawodnikiem bez zwycięstwa, jeśli mówimy o zawodnikach z pierwszego składu, właśnie 3-2 wygrał z Danielem Bąkiem, zaliczając tym samym pierwszy triumf w tym sezonie w Lotto Superlidze. No właśnie, jak emocjonalnie prezes przeżył ten mecz, no tutaj było 5 setów, no i tam decydowała ostatnia piłka, z tego co pamiętam. No Daniel przegrał, no ale to niczym nie świadczy. Daniel, no po prostu, to może dyspozycja dnia, najlepiej to pytać Daniela. Natomiast no, Patryk zagrał kapitalne zawody, gratulowałem w meczu pierwszego zwycięstwa w Superlidze. No jego, no cieszył się ogromnie, zresztą wcale się nie dziwię i życzę mu, żeby no dalszą karierę miał jeszcze bardziej taką, no, sportową lepiej. No co, no to, że przegraliśmy, no nie można tu powiedzieć zmiana pokoleń, bo by się Daniel nam nie obraził, ale no coś w tym jest, młodość idzie i no takie to życie jest, no niestety.
Tak, patrząc na też wyniki i składy innych drużyn, może nie wszystkich, ale w większości, to ta ostatnia kolejka rzeczywiście była tak traktowana już z takim trochę dystansem. Ty też czułeś to, odczuwaliście to w klubie, że przecież już miejsce premiowane playoffami jest, na spokojnie można sobie dograć tę fazę zasadniczą, a myślami już gdzieś tam byliście przy tych właśnie playoffach. No i skoro o playoffach, to czy Park wraca do składu? To znaczy powiem tak, że jeżeli mielibyśmy Django Parka do dyspozycji w tym meczu, poprosilibyśmy go, żeby przyjechał i pomógł nam Zieloną Górą. Niestety nie mógł, więc no, graliśmy polskim składem, ale jeszcze raz dodam, że wcale to źle nie wyglądało. Jeśli chodzi o playoffy, no. Nie kalkulowaliśmy przed tym meczem nic. Powiedzieliśmy sobie gramy, bo nieraz kalkulacja no po prostu zdradziła i można się pomylić. Graliśmy na całego i tyle. Ostatnia kolejka pokazała rzeczywiście, no, może nie dziwne, ale zaskakujące wyniki, ale to nie mnie to oceniać, to jest sprawa każdego klubu, każdego menadżera czy trenera, jaki skład wystawia i co chce osiągnąć. No każdy wie, że rzeczywiście przypisywana nam była już Bogoria w tym meczu ćwierćfinałowym. Stało się inaczej. Jedziemy do Bydgoszczy i później gramy rewanż w Suchedniowie, bo to już wiem, że taka będzie kolejność odwrotna niż planowana, więc pierwszy mecz będziemy grali w Bydgoszczy, a w niedzielę u siebie rewanż. Nie jesteśmy faworytem tego meczu, ani jednego, ani drugiego, ani Bogorii, ani Gwiazdy, no ale no, co mamy teraz do stracenia? Gramy o medal, spróbujemy powtórzyć, skoro nic nam na początku nie szło, to może teraz w końcówce sezonu, może trochę szczęście się uśmiechnie do nas i sprawimy niespodziankę, a medal dla nas drugi z kolei, no to nawet już nawet sam nie chcę mówić, bo to sfera marzeń i naprawdę dużo trzeba wysiłku, żeby pokonać zespół Bydgoszczy. Tak, tym bardziej, że wiemy, jakim składem dysponuje prezes Leszczyński i może dużo, że tak powiem. Przelecimy sobie dalej przez chyba kolejne spotkania, chyba że masz jeszcze jakiś wątek. Tylko rzecz taka ogólnie dla Państwa, jak taka ciekawostka, jeśli mówimy jeszcze o spotkaniu Global Pharma Orlicz Suchedniów, ZKS Palmiarnia Zielona Góra i prezes o tym wspominał, że były troszkę różne składy właśnie w tej ostatniej kolejce, to tutaj mamy też przykład, ale po stronie Palmiarni, debiut Samuela Michny, rocznik 2009, więc to jest oczywiście wątek, który się będzie przewijał w dzisiejszym programie, to tak dla zamknięcia właśnie opowieści z tego meczu. Kolejne spotkanie 16 kolejki, Dekor Glas Działdowo, Petralana Polonia Bytom, no i tutaj myślę chyba kibice najbardziej czekali na spotkanie Jakuba Dyjasa z Wiktorem Brodem, zapowiadało się najciekawiej, natomiast 3-0 Jakub Dyjas poradził sobie z Brodem, ostatecznie 3-1 Dekor Glas pokonał Petralanę Polonię Bytom, Oksnet Jarosław, Poltarek z Pogoń Lęborg, no i tutaj dla kibiców, którzy śledzą ligową tabelę, to pewnie wynik może być trochę zaskakujący, bo to drużyna z Lęborka wygrała na wyjeździe w Jarosławiu i to za 3 punkty. Ale to nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Lęborg pokonuje Jarosław. No właśnie, bo akurat nie ukrywam, że statystycznie bardzo to spotkanie mnie zainspirowało, zaciekawiło. Od 6 grudnia 2023 roku mieliśmy odwyjazdowego zwycięstwa z Baltą. Oksynet był niepokonany od 5 spotkań. Wtedy było 2 razy Balta, Palmiarnia, Global Pharma, Akademia Zamojska, taka seria. Ostatnia porażka w 10 kolejce z Olimpią Unią Grudziądz. A tu się okazuje, że była powtórka z rozrywki. Pamiętam, że była pierwsza kolejka i wtedy
jeszcze, mimo że grał Kizukuri w składzie, okazało się, że jeszcze to tak nie funkcjonowało dobrze. To zresztą był naprawdę niezły skład Oksynetu, Żmudenko, Kizukuri, tak. Kulczycki, a się okazało, że Poltareks ma jakiś sposób na Oksynet. I to jeszcze kolejna ciekawostka, jeśli chodzi o skład w ramach tego meczu. W składzie Oksynetu pierwszy raz w tym sezonie, bo to nie był debiut taki, jak że w ogóle w klubie, pojawił się 18-letni Szymon Brud, a Szymon Brud 2 lata temu zagrał w spotkaniu z Dekorglasem i co ciekawe sprawił sensację, ogrywając wtedy Patryka Zatówkę. Świetna kolejka, biorąc pod uwagę dawanie szansy młodym zawodnikom, co prawda w ostatniej kolejce fazy zasadniczej, no ale kiedyś ten moment musi nadejść. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś ciekawostki? Tak, znaczy jeśli chodzi o właśnie Oksynet, tutaj pojawił się jeszcze jeden zawodnik, który rozegrał pierwszy mecz w tym sezonie i był to 30-letni Irańczyk, uwaga, Muhammad Ali Ruintane Sfahani. No i to jest właśnie a propos właśnie zawodników. Mówiliśmy, wcześniej prezes też wspominał, że była to specyficzna kolejka, była szansa na to, żeby dać po prostu pograć zawodnikom, tak, którzy nie mieli tych swoich szans i dlatego nie ukrywam, że przypasowując to do tego wątku, o którym wspominaliśmy, to musiałem o tym powiedzieć, że także Irańczyk się pokazał, co prawda akurat to spotkanie, które rozegrał, no nie poszło po jego myśli, ale generalnie miał szansę sprawdzić swoje siły. A generalnie, jeśli już przechodzimy do kolejnego spotkania, pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeszcze nie? Teraz, no właśnie. Jeszcze nie, ale jeśli jesteśmy przy takich ciekawostkach, bo pamiętajmy, że żegnamy się z Poltareksem, już Poltareks spada z ligi, co oznacza, że będzie niewiele okazji, żeby mówić o tym klubie jako takim w naszym superligowym magazynie, więc taka ciekawostka dla tych, którzy może od niedawna się interesują dopiero Superligą, że kiedyś w Poltareksie nie grało tylko 2 braci Doszów, ale był także 3 brat Dariusz Dosz. To jest także taka ciekawostka. Najstarszy? Wyciągnąłem akurat. Najstarszy, najmłodszy? Szczerze mówiąc, nie znalazłem tutaj właśnie dokładnie, jeśli chodzi o wiek, ale był także 3 brat Dariusz Dosz w ramach tego całego Arsenału i to jest właśnie akurat, jeśli chodzi o to spotkanie Oksynet z Poltareksem. Ale mamy jeszcze dla Was takie krótkie podsumowanie wideo. Tutaj w roli głównej Kamil Dziukiewicz, prezes menedżer Oksynetu Jarosław właśnie. Oglądamy. Też jestem zadowolony z postawy Szymona Bruda. Nasz wychowanek w pierwszym meczu postawił się, miał naprawdę mecz na wyciągnięcie ręki w ostatnim secie. Prowadził 4-3. Jak wiadomo, ostatni set gra się do 6 punktów, czyli 2 piłeczki brakowało do tego, aby Szymon dzisiaj był zwycięski. Ta porażka daje nam to, że zagramy z Grodziskiem Mazowieckim, a nie z Bydgoszczą. Myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, 2 drużyny bardzo mocne, tutaj nikt nie wybierał, no, zagramy z Grodziskiem bliżej, Warszawa 300 km. Będę chciał ściągnąć wszystkich zawodników, którzy będą mogli w tym momencie zagrać w tych playoffach, no ale już mogę dzisiaj powiedzieć, że będą to zawodnicy, których widzieliśmy na jarosławskim parkiecie. No tak, żeby grać w najwyższej czwórce, musimy jeszcze wygrać ten ćwierćfinał. Bardzo trudny. Gra w playoffach to jest sukces, chociaż no, liczyłem sobie, że to miejsce będzie wyższe, czyli teoretycznie ten przeciwnik będzie łatwiejszy. No, trafiamy na mistrza Polski, na finalistę Pucharu Europy. Drużyna bardzo ciężka. Chociaż zdarzało się nam, że wygrywaliśmy i z Grodziskiem, i walczyliśmy o złoty medal, z Grodziskiem wygraliśmy. Dlatego jeszcze jest wszystko na stole, wszystko jest w grze. I mamy tych zawodników topowych. Jeszcze to się nie przełożyło na wynik. Jak to stare powiedzenie mówi, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. No, jaka puenta prezesa, menedżera Kamila Dziukiewicza. Właśnie, ważne jak się kończy. To było kiedyś takie polityczne, pewien polityk tak powiedział, ale my tutaj w politykę w ramach tego magazynu nie wchodzimy, drodzy Państwo. Czy tutaj przypadkiem jakieś pytanie w międzyczasie nie pojawiło się do naszego gościa, bo mam wrażenie, że dostałem informację, że chyba takowe jest. Uwaga,
Dariusz Winikajtys. Panie prezesie, proszę posłuchać. Ciekawi mnie, jak wygląda pozyskanie do klubu zawodników z Azji, jak to w praktyce wygląda od podszetki, kto ich wyszukuje, kontaktuje się z nimi, ostatecznie ściąga na mecze. To znaczy, myślę, że jak w każdym klubie, zatrudniony jest menadżer, który ma rozeznanie wiele większe na rynku tenisowym niż ja. I to tak naprawdę Bartosz Majcher u nas pełni rolę menadżera i to on jest odpowiedzialny za wszelkie rozmowy z zawodnikami, bądź przed podpisaniem kontraktu, bądź po podpisaniu, już takie czysto techniczne. Oczywiście konsultujemy się, bądź to z doświadczonymi zawodnikami tutaj od nas z kraju, bądź też z zagranicy. No próbujemy, jeśli już mamy skorzystać z zawodników z Azji, no próbujemy rzeczywiście jakoś zweryfikować każdego z nich, no bo rzeczywiście ich jest bardzo dużo, więc można się czasami pomylić. Do tej pory nie pomyliliśmy się, jeśli chodzi o zawodników z Azji, więc myślę, że to, co Bartek robi, no to robi to nie dobrze, tylko doskonale. I to za to mu jestem wdzięczny naprawdę, bo myślę, że każdy klub życzyłby sobie takiego menadżera, jakiego my mamy. Zachęcamy Was oczywiście do zadawania pytań, piszcie, pytajcie, jesteśmy dla Was, a my przechodzimy sobie do kolejnego spotkania, bo to był mecz w Białymstoku, do Elidy Polski Cukier Gwiazda, zwycięstwo gości z Bydgoszczy 3-1, no i tutaj chciałabym tak kilka słów na temat nie tyle Damiana Wenderlicha, choć z jednej strony tak, ale trochę więcej na temat Artura Grelli, dla którego to jest sezon no taki chyba średni, bym powiedziała. Ostatnia porażka między innymi z Rafałem Formelą. No i był taki moment, że pamiętam, tam Artur ocierał się o kadrę, o to, żeby być w tym pierwszym składzie. Szczególnie to był moment, kiedy kontuzjowany był, prawda, Samuel Kulczycki, Maciek Kubik chyba też, Marek Badowski miał problemy zdrowotne, więc wtedy był w tej pierwszej kadrze, był bardzo blisko, żeby stać się tym podstawowym zawodnikiem, ale coś tam dalej poszło nie tak, to znaczy nie ujmując niczego temu zawodnikowi, ale no pewnie liczylibyśmy wszyscy i życzylibyśmy sobie, żeby gdzieś tam piąć się po szczebelkach tej kariery, a tutaj w Białymstoku porażka tym razem z Damianem Wenderlichem. No i tak się składa, że takie krótkie podsumowanie tego właśnie spotkania, szczególnie tego piątego seta, czyli granego do 6 punktów, Damiana Wenderlicha właśnie mamy, więc oglądamy, słuchamy. Tak, generalnie dzisiaj miałem taktykę serwowania. Taktyka polegała na tym, żeby wyłączyć Arturowi odbiór bananem, bo to jest jego, że tak powiem, największy atut, jeśli chodzi o odbiór. Starałem się właśnie serwować naprzemiennie szybki serwis z krótkim do forehandu, co dawało punkty. Artur popełniał parę błędów. Jeśli chodzi o te sety do 6 punktów, to w tym sezonie mogę powiedzieć, że na pewno jestem zadowolony z nich, bo z tego, co pamiętam, nie udało mi się żadnego przegrać, wszystkie udało mi się wygrać, co mnie bardzo cieszy, że gdzieś ta głowa jest chłodna w tych piątych setach i staram się skupiać na taktyce i ją po prostu doprowadzać do użytku w meczu. Chłodna głowa plus serwis tak zwany banan. Tu kibice, którzy często śledzą, ale też grają, no to pewnie wiedzą, co to za serwis. Banana tutaj nie będę tłumaczyć. No, właśnie, ale pojawił się banan i okazuje się, że nie tylko w skokach narciarskich bułka i banan, ale także w tenisie stołowym, ale wiadomo, każdy, kto wie, jak tutaj trzeba mieć w nadgarstku tę miękkość, to wie, jak wygląda banan w tenisie stołowym. Tak, no i jeśli chodzi jeszcze o to spotkanie, Władysław Ursu, to jest zawodnik Polskiego Cukru, który po raz kolejny, no można powiedzieć, zrobił swoje, to zdecydowanie wyrósł na lidera swojego zespołu, szczególnie pod nieobecność Trulsa Moregarda, który no, w Bydgoszczy nie pojawia się dość często, ale pewnie w playoffach się pojawi, więc jeżeli mowa o Ursu, to przede wszystkim no, w pierwszym swoim spotkaniu nie musiał się wysilić, bo grał z młodziutkim Dawidem Chylickim z Doilit, natomiast w tym ostatnim decydującym spotkaniu pokonał Van Diego i to 3-0.
sety, no pierwszy do 9, drugi do 5, trzeci 13-11, więc tam trochę gry było, natomiast no po raz kolejny spokojne, pewne dwa punkty dla Bydgoszczy. Lecimy dalej? Zdecydowanie tak. Kolejne spotkanie, Olimpia Unia Grudziądz, Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. No i cóż, to było kolejne spotkanie, w którym młodzi dostali szansę, tym razem jeżeli chodzi o zespół z Grodziska Mazowieckiego, wystąpił, zadebiutował młodziutki Wojtek Szymczak, co prawda 1-3 przegrał z Rafałem Formelą, który jak się okazuje ostatnio cały czas punktuje właściwie. Ale to chyba wszystko tego momentu, kiedy był jedynką w składzie, kiedy mieliśmy te roszady, tych Greków już mniej obserwowaliśmy i tak dalej, i od tego czasu mam wrażenie, że Rafał Formela naprawdę punktuje bardzo dobrze. No i właśnie, wspominałaś o tym, indywidualnie przegrał z Rafałem Formelą, ale wiemy także, że Wojtek Szymczak w ramach tego spotkania wygrał w deblu w parze z Gawlasem. Czyli pół punkcika jest zapisane. Tak, ale do rankingu indywidualnego nie będzie. No do rankingu indywidualnego nie, ale następnym razem być może coś tam więcej uda się ugrać, albo trafi na taki moment, że jakaś drużyna, na przykład Olimpia Unia, wystąpi innym składem, może trafi wtedy na słabszego zawodnika, bo tacy czasami w tej naszej krajowej Lotto Superlidze występują. To jeszcze, jeśli jesteśmy przy tym spotkaniu, tylko zwróciłbym uwagę, że na pewno dla tych, którzy lubią różne style, lubią taki zróżnicowany tenisowy, mogło się podobać to pierwsze spotkanie, spotkanie numer 1, czyli Angelakis Gavlas, bo po jednej stronie mieliśmy obrońcę, a po drugiej piórkowca. Wszystko zakończyło się 3-2 dla Greka. Zmierzając powoli do fazy play-off, to jeszcze jedno spotkanie nam zostało do podsumowania. Akademia Zamojska Zamość 2-3 z AZS Baltą Gdańsk. No i czas, proszę Państwa, na krótkie podsumowanie. Tabela. Zobaczmy, jak prezentuje się nasza tabela po 16 kolejkach. Tak wygląda tabela, już przed chwileczką, kiedy rozmawialiśmy o playoffach, troszkę o tym wspominaliśmy, za chwilę przejdziemy sobie do szczegółowego omówienia tych par ćwierćfinałowych, więc wtedy powiemy Wam, kto z kim zagra, dlaczego i tak dalej. I jeżeli chodzi o wyniki tej 16 kolejki, to raz jeszcze poprosimy, zobaczmy sobie, jak to ostatecznie wyglądało. Wyniki dość wyrównane, sporo, trzy spotkania zakończone wynikiem 3-2, trzy spotkania 3-1, żadne spotkanie nie zakończyło się tym razem wynikiem 3-0, tak jak to w Pucharze Europy, no, żadne spotkanie w Lotto Superlidze nie trwało 60 minut. Dobrze, mówiliśmy o tym, że czas na ćwierćfinały i na fazę play-off, czyli na to, na co robaczki i kibice czekają najbardziej, i tygryski, więc zobaczmy sobie teraz drabinkę tej fazy, jak to będzie wyglądało. Tak to się nam tutaj prezentuje, taka jest kolejność spotkań. Drużyny rywalizowały w tej fazie zasadniczej po to, aby zająć ostatecznie jak najwyższe miejsce w tabeli po 16 kolejce i z tego właśnie wynika takie rozstawienie par, czyli zespół numer 1 gra z zespołem numer 8, Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Tworzy tę pierwszą ćwierćfinałową parę z Oksynetem Jarosław. To te spotkania przed nami, spotkanie oczywiście numer 1 i numer 2, bo wszystkie mecze ćwierćfinałowe będą rozgrywane z systemem meczu i rewanżu. No i tutaj chciałoby się też zerknąć okiem na to, jak wyglądały ostatnie spotkania, 6 ostatnich spotkań obu tych drużyn. No i wynika z tego jasno, że no, na lepszej pozycji mistrzowie Polski z Grodziska Mazowieckiego, ale tylko jedno spotkanie wygrane 3-0. Ja bym powiedział, że kibice powinni ostrzyć sobie zęby na to spotkanie, bo z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do tego w różnych ligach, nie tylko w Superlidze tenisa stołowego, że jeśli spotyka się pierwsza drużyna z ósmą, no to na przykład może być spora różnica potencjałów i tak dalej, ale ten, kto śledził ten sezon, wie, że pozycja Oksynetu w dużej mierze wynika z tego, że nie zawsze grali tym pierwszym garniturem, a jeśli przecież zagra Aruna, zagra Kizukuri, może być bardzo ciekawie. I tu mam pytanie do naszego gościa, wracamy do rozmowy z gościem, o Quadriego Arunę, bo pokazał nieraz, właściwie pozostali zawodnicy pokazali nieraz, w tym też Robert Floras z Suchedniowa, że dla Aruny nie jest to łatwa liga. Czy ty się, Maćku, z tym zgodzisz? Te pojedynki, które on nawet wygrywa, to wygrywa bardzo minimalnie. Często są to dopiero piąte sety.
Na pewno dla tak doświadczonego zawodnika, jak nie zarówno, ta liga nasza jest trudna. No, trudna dlatego, że większość z naszych zawodników, nazwijmy topowych ligowych naszych zawodników, poza chłopakami z reprezentacji, nie jeździ po turniejach klasyfikowanych i nie ma okazji Quadriaru nagrać na przykład z Chodorskim, na przykład z Robertem Florasem, gdzie style gry tych zawodników są na tyle ciężkie dla Aruny, że no, tak jak widać miał kłopoty, prawda? I tu widzieliśmy parę tych porażek. Przecież Piotr Cyrnek, no, niewiele brakło, by ograł Arunę, bo przecież w piątym secie uległ dopiero, więc no, tak naprawdę no ciężko mają, natomiast skład mają bardzo mocny i ja uważam, że z meczu na mecz właśnie będą coraz silniejsi, bo no już będą znali zawodników naszych, ich styl gry i tak na pewno Arunie będzie już teraz im dalej w las, tym będzie mu łatwiej. Skoro mowa o tych topowych zawodnikach z rankingu światowego, to kolejną parę ćwierćfinałową tworzą zespoły Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz, no i właśnie Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów, bardzo długa ta nazwa, przepraszam, jeżeli czasami zdarzy mi się niepełną tę nazwę używać. No i właśnie, czy już nastawiacie się na Morgarda? Podobna sytuacja jak z Aruną. Mateusz Zalecki o włos i sprawiłby sensację wygrywając Morgardem. Powiem tak, jedziemy do Bydgoszczy i tutaj gramy rewanż. No przed nami, tak jak powiedziałem na początku, no bardzo ciężkie spotkanie, natomiast gramy o zwycięstwo, co nam zależy, przecież po to się gra w lidze, żeby ją wygrać i ja nic nie mogę innego powiedzieć, jak to, że mam nadzieję, że dojdziemy do finału. To zobaczmy sobie teraz, zerknijmy na wyniki ostatnich 6 spotkań właśnie między Wami a zespołem z Bydgoszczy. No tak to wyglądało, ale zwycięstwo i to 3-0 całkiem niedawno, bo to jeszcze świeża historia przecież, no macie już na koncie, więc wiecie, że przy dobrych wiatrach, przy dobrym ustawieniu można, tak jak mówisz, nie macie nic do stracenia. Oczywiście, że można. I to nie tylko Bydgoszcz, ale czy byłoby to Działdowo czy Grodzisk, wyszlibyśmy tak samo zmotywowani do walki. Tenis stołowy jest no, to tak indywidualną, tak mega indywidualną dyscypliną sportu, że to naprawdę to szczegóły, to dyspozycja dnia, to nie wiem, chwila słabości decydują o wyniku. Motywacja też tutaj gra ogromną rolę. Atmosfera w drużynie. Też, my staramy się tutaj być wszędzie razem. Czasami się mamy już dość, prawda, ale tak w pozytywnym znaczeniu, że po prostu jesteśmy cały czas ze sobą, wspieramy się, czy zawodnicy wspierają siebie nawzajem, my wspieramy zawodników, a w ciężkich chwilach zawodnicy wspierają nas, za co im serdecznie dziękuję. Chciałam dopytać, a kogo masz dość najbardziej czasami, ale... Nie, nie wiem, ale ugryzłam się więcej. To jest zbyt niebezpieczne pytanie, naprawdę, nie wkraczajmy na takie... Nie idźmy tą drogą. Nie idziemy. To było absolutnie. Tylko w pozytywnym słowa znaczeniu to powiedziałem i to naprawdę, tutaj bez żadnych tutaj animozji, proszę. I spekulacji, który by tam ewentualnie zawodnik czy działacz, no nie wiem, myśmy się nie dogadywali, dogadujemy się super ze wszystkimi, oby każdy z prezesów czy z menadżerów, oby każdy miał tak jak my. No i oczywiście, kiedy rozmawiamy o fazie play-off, czyli można powiedzieć o tym, co jest za progiem, to ja nie mogę pana prezesa zapytać o tym, o czym już pisano w mediach społecznościowych, a dotyczy przyszłości, mianowicie
transfery, Mateusz Zalewski, Denis Kożul, to już potwierdzone, a także przedłużenie kontraktu z Robertem Florasem i Parkiem John-Woo. I co jest ciekawe, panie prezesie, bo wyczytałem taką fajną wypowiedź w jednym z wywiadów z panem, że w klubie jest taka zasada, że zapinacie transfery do końca lutego. Bardzo mi się to spodobało, bo wtedy to lato to już takie jest spokojne. Wiemy, jakim składem gramy, niektórzy jeszcze jakieś szachy robią, a wy po prostu macie wszystko poukładane. No tak, rzeczywiście, tak, tak sobie założyliśmy, że trzeba tutaj jak najwcześniej dopinać przynajmniej kluczowych czy podstawowych zawodników na kolejny sezon, trzeba dopinać te transfery odpowiednio wcześniej. No później no to wiadomo jak jest, zawodnicy chcą jak najwięcej zarobić, my chcemy jak najmniej zapłacić, ale to jest, całe życie to funkcjonuje w każdej dyscyplinie sportu, więc tutaj to jest też jakąś tam, umówmy się, kwestią. Natomiast no lepiej się dogadać wcześniej, żeby po prostu mieć spokojną głowę i ewentualnie pozostawić te dalsze miesiące na dopięcie jeszcze tam jednego, dwa transfery i może nie kluczowe, ale takie wspomagające i wtedy no, wydaje się, że wszystko powinno być dobrze. No, czyli jeszcze możemy spodziewać się jakichś transferów w przypadku Suchedniowa. No dobrze, to lecimy sobie dalej. Kolejna para ćwierćfinałowa, bo jeszcze dwie mamy do krótkiego, szybkiego omówienia. Dekor Glazdziałdowo, Olimpia, Unia, Grudziądz. To jest kolejna para. No i tak, Olimpia, Unia miała taki moment, że odpaliła. To był początek sezonu, rzeczywiście odpaliła. Pamiętam, wtedy gościem naszego programu był trener Piotr Szafranek. Wtedy też zachwycaliśmy się Azjatami między innymi. Natomiast potem nastała posucha i już Olimpia, Unia, Grudziądz występowała na naszych krajowych parkietach superligowych składem zupełnie innym, ale nie zmienia to faktu, że udało się awansować do fazy play-off, czyli do tej najlepszej ósemki. No i zobaczymy sobie teraz, jak wyglądała ta seria ostatnich sześciu spotkań pomiędzy Dekor Glasem właśnie a Olimpią Unią. Tak, to jest oficjalna zapowiedź tego spotkania. Za chwilę zerkniemy sobie na to, jak wyglądały te ostatnie wyniki. No i teraz dla tych, którzy śledzą, Marcin, regulamin, na przykład Lotto Superligi, bo tak. Wiele osób zastanawia się pewnie, jakim składem tym razem Olimpia Unia Grudziądz wystąpi. No to zawodnik musi rozegrać minimum 5 spotkań, żeby w tym sezonie zasadniczym, w fazie zasadniczej, żeby w tej fazie play-off wystartować. No i biorąc pod uwagę nazwiska, które co najmniej 5 razy do stołu podeszły, no to jest Angelakis, Formela i Wesołowski. I to nie jest tajemnica, to nie jest sekret dla tych, którzy śledzą regulamin, to takim składem najprawdopodobniej wystąpi Olimpia Unia Grudziądz w konfrontacji z Dekor Glasem Działdowo. No i tutaj myślę, że nie powinno być niespodzianek, biorąc pod uwagę, że mamy przed sobą finalistę Pucharu Europy. Kolejną parą, już ostatnią ćwierćfinałową, do Elidy Białystok, Petra Lana, Polonia Bytom. To jest zapowiedź tego właśnie spotkania i tak sobie myślę, chyba że tu może być całkiem wyrównany meczyk. Drużyna czwarta po sezonie zasadniczym mierzy się z drużyną piątą, więc tutaj te punkty rzeczywiście są bardzo, bardzo blisko, drużyny są bardzo blisko siebie, więc no kwestia też i pytanie, jakim składem zagrają obie drużyny, a szczególnie zespół z Bytomia, bo ostatnio Patryk Kojnowski no nieczęsto nam się pojawiał w pierwszym składzie. Tak, no ale generalnie myślę, że to jest ciekawa para, zważywszy na to, że mamy takie fale w jednej i drugiej drużynie, jeśli chodzi o wyniki poszczególnych zawodników, bo przecież mieliśmy Vangiego, który był u nas nominowany na zawodnika weekendu nieraz, a mieliśmy też falę jego spotkań przegranych. Tak samo Patryk Kojnowski miał bardzo, bardzo dobre starty i gdzieś przeplatał słabszymi, teraz tak jak wspomniałaś, niewidoczny, więc generalnie skład, forma zawodników, oczywiście to w sporcie można powiedzieć, to są frazesy, ale faktycznie para, jak zwykle, ta wyrównana, czyli ten środeczek, czwarte, piąte miejsce, tutaj możemy spodziewać się naprawdę zaciętej walki. I tutaj jeszcze mamy wypowiedź Damiana Wenderlicha po ostatnim spotkaniu z polskim cukrem gwiazdą Bydgoszcz, zapytany właśnie o to nastawienie przed pierwszym spotkaniem ćwierćfinałowym.
Oglądamy Sprawy. Już wiadomo z tabeli, że zmierzymy się z drużyną Bytomia. Wcześniejsze mecze z nimi nie szły po naszej myśli, aczkolwiek myślę, że mamy duże szanse na wejście do pierwszej czwórki. Myślę, że jeśli Wandzi będzie w dobrej dyspozycji, to może tak naprawdę wygrać z każdym z drużyny przeciwnej. Asuka teraz też przebywa w Japonii, trenuje tam, przygotowuje się do fazy playoff. Mi też gra się coraz lepiej, więc też na pewno będę starał się podnieść jak najbardziej swoją dyspozycję do tych meczów i myślę, że będziemy starać się zwyciężyć w tym dwumeczu. No właśnie, każdy szansę ma takie same, tak jak przed chwilą też powiedział prezes Suchedniowa, każdy szansę zwyciężyć ma w tym dwumeczu. My powoli pewnie będziemy się żegnać, natomiast jeszcze jedno pytanie na koniec, bo tutaj padły słowa też a propos Wandziego, też Damian Wenderlich wypowiadał się po tym spotkaniu w dobrych, w ciepłych słowach, że ma się od kogo uczyć, że Wandzi też dzieli się swoim doświadczeniem. Ty, Maćku, jak obserwujesz Lotto Superligę, pewnie to normalne, że przyglądasz się oczywiście głównie swoim chłopakom, natomiast w wielu drużynach mamy tych trochę młodszych, tych, którzy trochę rzadziej mają mniejsze doświadczenie w Lotto Superlidze i w tych składach są jednocześnie zawodnicy z doświadczeniem bardzo dużym, też takim międzynarodowym, reprezentacyjnym w przeszłości. Czy ty widzisz wpływ właśnie tego doświadczenia na tę młodzież naszą superligową? Na pewno tak. Takim przykładem tutaj podaliście przed chwilą Wandziego. No tutaj myślę, że większość zawodników tego młodszego pokolenia patrzyło na jego osiągnięcia i na to, co jak w tej chwili gra. Jest to cały czas bardzo mocny i bardzo groźny zawodnik i tak naprawdę z każdym może wygrać. Nie chciałbym tutaj w jakiś sposób oceniać starszych, w cudzysłowie oczywiście, starszych czy bardziej doświadczonych zawodników, ale myślę, że to jest każdy właśnie z kolei z tych młodszych musi sobie wybrać jakiegoś, nie wiem, albo sobie na pewno wybiera jakiegoś idola swojego w cudzysłowie, czy może mentora to zbyt duże słowo, ale takiego jak to nazwać, słowo uciekło, no takiego kogoś godnego naśladowania i dąży do takiej doskonałości, czy do takich dużych umiejętności, jakim dana osoba, dany zawodnik prezentuje. Na pewno idzie młodość i to chyba dobrze i troszeczkę ten tenis, przynajmniej z tego mojego krótkiego doświadczenia, bo przecież żadnym znawcą tenisa nie jestem i tutaj w żaden sposób nie chcę nikogo ani pouczać, ani oceniać, ale widać na przykład taka widowiskowość dla kibica, no szybkość tej gry, teraz jest o wiele szybszy jest ten tenis niż parę lat temu, bo przecież sobie oglądam różne spotkania sprzed iluś tam lat, chociażby no, jak byłem młodym chłopakiem, Andrzeja Grubę oglądało się na co dzień, nie miałem niestety przyjemności poznać się osobiście, co oczywiście żałuję. Natomiast no, to jest taki idol, to jest taka osoba dla mnie przynajmniej godna naśladowania. A to, co powiedziałem wcześniej, ta szybkość teraz w tenisie jest o wiele fajniejsza dla kibica do oglądania na pewno. Bardzo, bardzo dziękujemy. To na koniec jeszcze może pokazałbyś tę koszulkę, bo my oczywiście za chwilkę przekażemy odpowiedź, jaka to prawidłowa, kto jest na tym zdjęciu. I ta koszulka na pewno do zwycięzcy trafi. To jest ta nagroda, więc warto się bić. My oczywiście niebawem powiemy, kto jest na zdjęciu i powiemy, kto ewentualnie trafił, czy jest jakaś prawidłowa odpowiedź. A jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, to zapraszamy do komentowania, kto jest na tym zdjęciu. Zdecydowanie tak. A teraz już żegnamy się i przypominamy wszystkim kibicom, że naszym gościem w magazynie Lotto Superligi był Maciej Glier, właściciel i prezes klubu Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu samych miłych chwil oglądając tenis stołowy. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie ze swojej strony.
Przed chwileczką mignął mi taki komentarz, jakby tutaj jakby mogła poprosić naszego realizatora o to, żeby wyświetlił nam ten właśnie komentarz. Ola Witkowska tutaj bardzo poprosiła nas o to, aby wyjaśnić tegoż banana wspomnianego przed chwilą, który wywołał takiego banana na mojej twarzy. To ja tutaj bym zachęcała kibicki i kibiców do tego, aby do swojego domu być może zakupić taki nawet mini stół do tenisa stołowego. A jeżeli macie dzieci, nawet bardzo małe dzieci, to zachęcam do takich mini stołów, które można sobie rozłożyć na podłodze, można sobie usiąść, można zakupić sobie takie małe rakieteczki, o na przykład takie podobne do tych, tak, które mamy takie podstawki, ale są w kształcie rakietek do tenisa stołowego. Wszystko tu jest tenisowe u nas, drodzy Państwo. Następnie tylko piłeczki, liczba dowolna, no i pokażemy wtedy, możemy wtedy połączyć się jakoś telefonem, jakiś filmik nagrać, przesłać i pokażemy, jaki to serwis to jest ten banan. Także Olu Witkowska, dogadamy się na pewno i pokażemy. To teraz już koniec tych żarcików, lecimy dalej, bo zakończyła nam się 16. kolejka, zakończyła nam się faza zasadnicza, no to wypadałoby zerknąć na ranking indywidualny. Poprosimy. Ranking. No właśnie, musimy zobaczyć, jak wygląda pierwsza trójka, pierwsza piątka. Oczywiście ja już mogę Państwu zdradzić, tym, którzy często oglądają nasz magazyn, to jest punkt pierwszy, ale także tym, którzy generalnie śledzą statystyki, kto jest na miejscu pierwszym. Chciałem zdradzić, ale nie będę zdradzał. Już widać, Panayotis Yiannis cały czas na miejscu pierwszym, na drugim Władysław Ursu, trzecie miejsce Diogo Carvalho, czwarty Park Jong-woo, Nawid Shams miejsce piąte. Widzimy tutaj statystyki Ursu, 18 pojedynków, 16 zwycięstw, tylko dwie porażki, 89% skuteczności, więc bardzo wysoko przez cały sezon, bardzo równa, dobra gra Mołdawianina w barwach oczywiście polskiego cukru. Tak, no to lecimy dalej. No i tutaj Diogo Carvalho, wspomina miejsce trzecie, też fantastyczna, równa forma. Były momenty, że oczywiście Park Jong-woo był w tej pierwszej trójce, ale właśnie ta końcówka sezonu spowodowała, że Portugalczyk znajduje się teraz na miejscu trzecim. 21 pojedynków, 16 zwycięstw, 5 porażek, 76% skuteczności. No i naprawdę pierwsza strzelba Balty Gdańsk, to trzeba powiedzieć sobie jasno. Tak, zdecydowanie tak, bardzo równa forma tego zawodnika właściwie przez cały sezon, no i bardzo często, bardzo długo tak ocierał się o tę najlepszą trójkę, prawda, o to podium, no i w końcu się udało. Był piąty, był czwarty, teraz miejsce trzecie dla Portugalczyka. No to zwycięzca jeszcze nam pozostał. Panayotis Yiannis, no i ci wszyscy, którzy kochają tenis stołowy, kochają Superligę tenisa stołowego, wiedzą, że Panayotis Yiannis praktycznie przez cały sezon zasadniczy prowadził, no i to się nie zmieniło, 21 pojedynków, 19 zwycięstw, tylko dwie porażki, 90% skuteczności i proszę zobaczyć na to, jak to wygląda punktowo, 57-6, naprawdę kosmiczne statystyki, to co robi defensor grecki, a wiemy, my nie wypominamy wieku, ale nieraz podczas nawet komentowania, nie tylko podczas magazynu mówimy, on ma już kilka lat powyżej 40, ale cały czas w doskonałej formie, jak wino, Panayotis Yiannis, jak greckie. No właśnie, wino. Jak grecki bóg wręcz, ja mogłabym powiedzieć, wypada mi, no bo jestem kobietą, tak, tutaj ja w naszym tak duecie. Daleko bym nie, właśnie nie pochodził, ja skończę na takich właśnie alkoholowych, jak greckie wino. Dobrze się ogląda Yiannisa przy stole, po prostu. Tu postawię kropeczkę, to czas na zawodnika weekendu. Tym razem zachęcamy Was do głosowania na zawodnika weekendu. Głosowanie trwa na naszych profilach społecznościowych, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Możecie poprzez odpowiednią emotkę, czyli serduszko albo kciuk do góry, głosujemy na zawodnika weekendu, a tym razem nominowanymi po tej 16. kolejce są Jakub Dyjas, Dekor Glas Działdowo i Marek Badowski, Darton Bogoria, Grodzisk Mazowiecki. Przypadek? Myślę, że niekoniecznie, przecież oni za chwilę spotkają się w tym wielkim finale Pucharu Europy. Zresztą z ubiegłego sezonu to pierwsza i druga drużyna Krajowej Lotto Superligi, więc głosujemy, zachęcamy do głosowania już teraz, a przed nami tenis stołowy w sieci.
Tenis stołowy w sieci. Drodzy Państwo, rozpoczynamy, bo wspominaliśmy na samym początku programu, zdradzałem, że będzie o rozstrzygnięciach w Lidze Mistrzów, więc o tejże Lidze Mistrzów powiem na samym początku. Saarbrücken, oczywiście, tenisiści stołowi Saarbrücken po raz drugi z rzędu wygrali Europejską Ligę Mistrzów w wielkim finale, podobnie jak przed rokiem Darko Jorgic i spółka pokonali Borussię Düsseldorf. Kapitalnie w szeregach Saarbrücken w wielkim finale zaprezentował się wspomniany Darko Jorgic, Słoweniec, który wygrał 3 ostatnie edycje prestiżowego Europe Top 16. W konfrontacji z Borussią Düsseldorf pokonał najpierw Chudanga 3-1, a następnie Antona Kalberga 3-2. No i właśnie takim wynikiem 3-2 zakończył się, drodzy Państwo, cały finał, więc Saarbrücken najlepsze. I zanim przejdziesz dalej do swoich wątków internetowych, to ci, którzy oglądali ten finał w internecie albo jakieś później filmiki, zdjęcia, no to pewnie mają opinię na ten temat taką, jaką mam i ja. Byłam pod wrażeniem, bo myślę, że chyba kilka tysięcy osób spokojnie pojawiło się tam na trybunach. Ten stół położony, ustawiony tak na środku hali, wydawał się bardzo malutki. Bardzo fajnie to wyglądało. Marzę o tym, żeby na tegorocznym, podczas tegorocznego finału Lotto Superligi było tak samo, więc proszę już teraz rezerwować sobie datę 22 czerwca, to jest finał Lotto Superligi, niezależnie od tego, gdzie on się odbędzie, widzimy się, komplet trybun w każdej hali ma być po prostu zrealizowany, więc to jest moje małe życzenie, prośba do Was. No i oczywiście bębny, niech będą bębny, niech będzie wesoło, niech będzie kolorowo, tego sobie życzymy. No i jeśli chodzi o kolejny etap przeglądu tego, co się działo w sieci, to Polish Para Open, złoto dla grudnia i pęk na zakończenie turnieju. Drodzy Państwo, ostatnio wspominałem, że we Władysławowie byłem. 7 medali, w tym 6 złotych, wywalczyli reprezentanci Polski w turnieju Para Polish Open. No i właśnie na zakończenie turnieju wspominani Grudzień i Karolina Pęk w mikście, a złote krążki oprócz Piotra i Karoliny wywalczyli także w grach podwójnych Ewa Cychowska i Czeszka Denisa Macurowa, klasa WD22, Katarzyna Marszał i Brazylika Sofia Kelmer, WD14, w grze pojedynczej natomiast Paweł Włodyka, klasa 10, Maksym Chudzicki, klasa 8, Karolina Pęk, klasa 9. Na podium stanął także Piotr Grudzień, który zajął drugie miejsce w klasie 8. A w jakich okolicznościach zdobyli te medale? O tym w najbliższą sobotę w TVP1 w magazynie Pełnosprawni. Będzie felieton, a to już indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych. Rafał Czuper wśród złotych medalistów w singlu. Oprócz Czupera, który zdobył złoto w klasach łączonych 1-2, po złote medale w singlu sięgnęli także klasa 3 Maciej Nalepka, klasa 4 Krzysztof Żyłka, klasa 6 Rafał Kraft, 7 Michał Deixler, klasa 8 Piotr Grudzień, klasa 10 Igor Misztal i klasa 11 Maciej Makajew, a w rywalizacji kobiet zwyciężały klasa łączona 1-5 Emilia Kotarska, klasa 6 Barbara Jabłonka, 7-8 Magdalena Pawłasek, 9-10 Karolina Pęk i w klasie 11 Ewa Cychowska. Tak to wyglądało. Teraz kolejna sprawa. Mówiłem coś o Francji na samym początku, pamiętasz? Oczywiście. Będziemy jeść jakieś ślimaki? Bardziej croissanty. Drodzy Państwo, były, bo wiadomo, że jakiś czas temu w różnych miejscach w Europie odbywały się mistrzostwa kraju. Ja nie ukrywam, że wybrałem sobie Francję. Dlaczego? Przepiękny tytuł Le Palmarès d'une édition mémorable, co oznacza wyniki historycznej edycji. Ja koniecznie chciałem, żeby to znalazło się w magazynie, dlatego że to była historyczna edycja. Dlaczego? Państwo pewnie widzicie te młode twarze, nie bez kozery, to jest zmiana pokoleniowa we Francji. Bardzo często mówimy o braciach Lebrun, to Państwo wiecie, ale tutaj także słowo o paniach. Złoto, Camille Lutz, 21 lat, jej siostra, srebro, Charlotte Lutz, 18 lat, brązowe medale, Pauline Chasselin i Pritika Pavad. Pritika Pavad, 19 lat, to jest singiel kobiet. Jeśli chodzi o mężczyzn, to złoto, nie ma tu zaskoczenia, Alexis Lebrun, 20 lat, Felix Lebrun, 17 lat. I to, co ciekawe, ci najstarsi zdobywali brązowe, czyli Simon Gauzy, 29, Can Akuzu, 26 lat. No i znów Camille Lutz w mikście z Bastianem Rembertem i w deblu kobiet Pauline Chasselin, tu już troszkę, można powiedzieć, trochę starsi zawodnicy, 26 lat, Iza Kok, 22 lata. No i w deblu mężczyzn żadnego zaskoczenia nie ma, bo kto tutaj zwycięża? Oczywiście Felix Lebrun, Alexis Lebrun, więc nie ma zaskoczeń z jednej strony patrząc u mężczyzn, a z drugiej strony wszystko to, dlaczego Francuzi mówią o tej historycznej edycji, to dlatego, że jest zdecydowana zmiana warty, już nie Gauzy, a właśnie Lebrunowie, a siostry Lutz na szczycie we Francji.
No powiem Ci, Marcinie, że pięknie przygotowałeś ten dzisiejszy przegląd sieci. Naprawdę jestem pod wrażeniem. A po francusku mówisz, czy to tak na potrzeby magazynu było? Ja potrafię czytać po francusku, a jeśli chodzi o mówienie, to dosyć podstawowo, chociaż przedstawić bym się umiał i takie podstawowe rzeczy mógłbym opowiedzieć. Albo to, że nasz program na przykład jest magnifik. Jest magnifik, magnifik. No dobrze, dobrze. Magnifik jest też kolejny element naszego przeglądu internetu i tutaj prosiłabym realizatora, abyśmy tak na dwie części sobie podzieli, tak dawkowali sobie te emocje, ponieważ ta druga część będzie niejako związana z konkursem i z rozstrzygnięciem tego konkursu, więc na razie to, co mamy dla Was, to Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Świętowaliśmy w minioną sobotę, 6 kwietnia, no i z tejże okazji trener reprezentacji Polski Tomasz Redzimski wraz ze znanym i lubianym Miłoszem Redzimskim zajrzeli, odwiedzili prowadzących pytanie na śniadanie. Mała gierka oczywiście się odbyła, prowadzący też bardzo ochoczo szable w dłoń wzięli, czyli rakietki oczywiście, a dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tego materiału, to zachęcamy do odwiedzin Facebooka Dartomu Bogori Grodzisk Mazowiecki, tam jest link do tego materiału, więc zapraszamy, wchodźcie, klikajcie i oglądajcie, pośmiać naprawdę się można i jest z czego, ale oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu. No i za chwileczkę, ponieważ musimy wrócić za chwilę do tych komentarzy, kto tutaj udzielił i czy w ogóle była, czy padła prawidłowa odpowiedź. No, jakieś komentarze się nam pojawiły. Pamiętam, że był Robert Floras na tym zdjęciu, był Samuel Kulczycki na tym zdjęciu i był jeszcze chyba jedna osoba. Zobaczmy, była. To był jeszcze chyba. Było też zapewnienie, że to na pewno Samuel Kulczycki w jednej odpowiedzi, pamiętam. Tak, zaraz znajdziemy w sobie wszystkie te komentarze. W każdym razie stop, już komentarze wpisać na ten temat. Nie można, właśnie w tym momencie rozstrzygamy konkurs. No i tadam, za chwilę zobaczymy pierwsze ze zdjęć, które niejako powinno Wam teraz odpowiedzieć na pytanie. Kto jest na tym zdjęciu? Alan Kulczycki, drodzy internauci i kibice tenisa stołowego. Alan Kulczycki po lewej, to ta sama postać, która i po prawej. No tutaj widzimy już od najmłodszych lat uwielbienie do Supermana było. Bardzo nam się podoba to zdjęcie, a to były zdjęcia, za chwilkę obejrzymy kolejne, poprosimy. To były zdjęcia, które mama Alana i Samuela zresztą umieściła w mediach społecznościowych z okazji urodzin Alana, które miały miejsce co prawda pod koniec ubiegłego miesiąca, ale my dzisiaj wracamy do tych zdjęć. Tutaj jak widać kiedyś tworzyli nawet parę deblową. Po lewej Alan, po prawej Samuel, to jest ten starszy z braci, który zresztą w Gdańsku całkiem niedawno sięgnął po drugi złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski seniorów i pamiętamy ten moment, kiedy po tym zwycięstwie tak ochoczo zachęcał kibiców do wspólnego fetowania, do wspólnej zabawy, więc odpowiedź brzmi Alan Kulczycki. Jeżeli pojawiła się tutaj taka właśnie odpowiedź, to prosimy o skontaktowanie się z nami i koszulka ekipy Suchedniowa zostanie na pewno wysłana, a to już najświeższe zdjęcie na dowód tego, że to właśnie Alan Kulczycki był tutaj już kilkanaście lat starszy niż na tym pierwszym zdjęciu, ale tak, potwierdzamy, to właśnie Alan Kulczycki. No i miejmy nadzieję, że jakaś prawidłowa odpowiedź padła, bo wśród tych widzieliśmy, że był Samuel, był Robert Floras, a jest pytanie, czy ta koszulka suchedniowa znajdzie tutaj swojego nowego właściciela, ale jeszcze tak odniosę się do jednego ze zdjęć, bo tam było to zdjęcie Supermana i ten całus, jeśli chodzi całus bicepsa, to ja muszę przyznać, że jak oglądałem ostatni mecz Alana Kulczyckiego, to on w podobny sposób się cieszy teraz po zwycięstwach, cały czas ten biceps jest napięty, czyli pewne gesty w rodzinie zostały. Tak, pewne gesty w rodzinie zostały. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd internetu. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami po raz kolejny. Jeżeli ktoś chciałby dodać coś do naszego magazynu, jakiś komentarz, zachęcamy. Może chcielibyście zobaczyć w najbliższym odcinku jakiegoś konkretnego, wyjątkowego dla Was gościa, to też bardzo prosimy o wszelkie tutaj sugestie. Zdecydowanie tak, zapraszamy. Drodzy Państwo, naprawdę bardzo cieszymy się, że w ten piękny, można powiedzieć już wiosenny, chociaż wydawałoby się nawet letni po temperaturach dzień, że byliście z nami z magazynem Lotto Superligi, a za uwagę dziękuję już. Natalia Bąk i Marcin Cisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia.